Siemka, także witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale i jak widzicie po tytule, jest to filmik, którego ja w sumie w zasadzie nigdy nie robiłam, ale chcę wam opowiedzieć o pewnym portalu. I jest to dosyć typowy portal, dlatego też między innymi chcę wam o nim powiedzieć, tym bardziej teraz jeszcze z wakacji. I po prostu myślę, że wielu z was taki filmik się przyda, bo wiele osób nie wie, że taki portal istnieje, a myślę, że jest naprawdę bardzo warty uwagi, bo jest naprawdę korzystny dla was, osób, które kochają książki. I jeżeli macie jakiegoś bloga, jeżeli macie konto na Instagramie, jeżeli macie Twittera, Facebooka, jeżeli udzielacie się na przykład takich portalach jak Lubimy Czytać, jeżeli macie kanał na YouTubie i chcecie pokazywać książki na swoich portalach społecznościowych, to myślę, że ten filmik jest dla was i przedstawię wam portal, jakim jest Czytam Pierwszy. Także jeżeli jesteście ciekawi, o co chodzi w tym portalu i jak za jego sprawą mieć darmowe książki, tak naprawdę za sprawą tego, że będziecie pisać recenzje, czy je gdzieś publikować, jeżeli jesteście tego wszystkiego ciekawi, to zapraszam was do oglądania. Zacznijmy może od tego, czym tak naprawdę jest ten portal. Portal nazywa się Czytam Pierwszy, jak już przed chwilą wspomniałam, i jest to portal, który polega na tym, że wchodzicie na stronę, musicie się oczywiście zarejestrować. Ja generalnie nagrałam dla was ekran mojego laptopa i będę wam tutaj pokazywała na przebitkach, jak mniej więcej dana część portalu wygląda. Tych przebitek nie będzie za dużo, dlatego że portal jest bardzo prosty w obsłudze. Jak wchodzicie na portal, to na głównej stronie macie jakieś tam przykładowe książki, trochę informacje o tym portalu, na czym polega i tak dalej. No i oczywiście, żeby korzystać z niego, musicie się zarejestrować. Oczywiście nic nie jest płatne, wszystko jest na tym portalu darmowe. Jak klikniecie utwórz konto czy coś w ten deseń, to macie oczywiście pole, gdzie musicie napisać swój adres, imię, nazwisko, takie podstawowe informacje, na które te książki będą mogły wam być wysłane, jeżeli wybierzecie opcję papierowego egzemplarza. Oczywiście jest też taka krótka jakby ankieta, zaznaczacie po prostu, jakie gatunki lubicie. Oczywiście tam też podajecie swoje portale społecznościowe, macie na to specjalnie wyznaczone miejsca, czy właśnie na kanał na YouTubie, czy Bookstagram. No po prostu wszystko tam uzupełniacie. I tak mniej więcej wygląda rejestracja, jest naprawdę prosta, jest banalna, także myślę, że nikt z tym nie będzie miał problemu. I pewnie zastanawiacie się, jak to wszystko działa, że wystarczy, że napiszecie recenzję, a macie darmowe książki. Zaraz już wam to wszystko wytłumaczę. Na start macie 50 izbinów. Znaczy ja to mówię izbiny. To jest taka jakby internetowa waluta, za pomocą której po prostu te książki kupujecie. Jak wspomniałam, na start macie ich 50 i to już tak naprawdę wystarczy, żeby zamówić pierwsze książki do recenzji. Jakby ta cena w izbinach tych książek zależy od książek po prostu. Są książki, które możecie kupić już za 20 izbinów, są książki, które są za 100 izbinów i warto pamiętać, że wersja elektroniczna książki jest tańsza od tej wersji papierowej. Ja akurat jako moją pierwszą książkę z tego portalu mam książkę Kroniki Drugiego Kręgu Ewy Białołęckiej. Jest to pierwszy tom z całej serii, która ma 3 tomy. Jak wiecie, z reguły fantastyki i takich klimatów nie czytuję, natomiast trzeba wchodzić ze swojej strefy komfortu, jestem mega ciekawa tej książki, dlatego też je mam. No i kiedy zamówicie już książki, przeczytacie te książki, no to czas napisać recenzję. Za każdą dodaną recenzję otrzymujecie jeden punkt dodatkowy. No i tutaj też wam pokażę, jak mniej więcej wygląda proces dodawania tej recenzji. Trzeba oczywiście przy książce kliknąć napisz recenzję, tam wysyłacie linka do recenzji, ewentualnie screena, jeżeli dodajecie to na jakiejś zamkniętej grupie. Musicie jeszcze przepisać ten kod z obrazka. No i tam macie takie gwiazdeczki, na podstawie których po prostu oceniacie książkę, jak bardzo wam się podobała. Kiedy już wyślecie recenzję, ona jest oceniana pod paroma względami. W zależności od tych kryteriów dostajecie daną ilość izbinów. Regulamin punktacji kładzie nacisk na zdjęcia, miejsce, gdzie jest umieszczana recenzja. Może to być Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Po prostu wszystkie wasze media społecznościowe, jakie macie. Oczywiście ważna jest też sama jakość recenzji. Im lepszą polszczyzną będzie napisana, im lepszym jakby językiem, to też się naprawdę bardzo liczy, więc tym więcej po prostu będziecie mieli punktów, im będzie to lepsze.
Oczywiście, kiedy wasza recenzja zostanie oceniona, dostajecie kolejne punkty i zbiny, za pomocą których po prostu możecie zamówić kolejne książki. I tak działa właśnie ten serwis. Jest naprawdę mega prosty w obsłudze. Ważne jest to, że nic nie płacicie, a możecie czytać książki jeszcze często też przed premierą ich. Także myślę, że jest to naprawdę duży przywilej, bardzo duża korzyść. No i myślę, że dla was, osób, które kochają książki, które są książkomaniakami, no to na pewno jest to bardzo fajna opcja i przede wszystkim bardzo dla was korzystna. Mam nadzieję, że w miarę prosto i przejrzyście wytłumaczyłam wam, jak ten portal działa. I oczywiście mam nadzieję, że będziecie z niego korzystać, bo uważam, że jest naprawdę tego warty. Dajcie koniecznie znać, czy słyszeliście już o tym portalu, czy korzystacie z niego, czy macie zamiar z niego skorzystać. Na tymczasem ja po prostu się z wami żegnam. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Koniecznie dajcie kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. I wpadajcie na portal, czy tam w pierwszy. Pa, pa!